traktacie o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort czytamy takie słowa. Jeśli zatem, co jest pewne, nastąpi poznanie Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo na świecie zapanuje, to może to być tylko koniecznym następstwem poznania Królestwa Bogu Rodzicy Maryi, która Chrystusa po raz pierwszy dała światu i która również drugi raz go światu ukaże. Widzimy, że święty Ludwik mówi o tym, że Królestwo Chrystusa i Królestwo Maryi są ze sobą połączone, są od siebie wzajemnie zależne. Ale co to tak naprawdę znaczy? Pisze on dalej. Królestwo Jezusa Chrystusa istnieje głównie w sercu i we wnętrzu człowieka. Według słów Pisma Świętego, Królestwo Boże pośród was jest. Tak samo i Królestwo Najświętszej Dziewicy rozwija się głównie we wnętrzu człowieka, to znaczy w jego duszy. Dzięki temu Maryja otrzymuje wraz ze swym Synem więcej chwały w duszach niż we wszystkich stworzeniach widzialnych. Dlatego wraz ze świętymi możemy nazwać Maryję Królową Serc. Królestwo Chrystusa i Królestwo Maryi są w naszym wnętrzu, są w naszych duszach, są w naszych sercach. Wielu mistyków mówiło, że tak jak dusza potrafi rozpoznać głos Chrystusa, bo przecież Pan Jezus w Ewangelii powiedział, moje owce słuchają mojego głosu. Czyli nasza dusza ma naturalną zdolność do tego, żeby rozpoznać Jego głos. Tak samo dusza ma taką naturalną zdolność, żeby rozpoznać obecność Maryi, rozpoznać jej królestwo. Święty Ludwik pisze dalej, czasy te nadejdą dopiero wówczas, gdy ludzie poznają i praktykować będą nabożeństwo, którego nauczam. Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech przyjdzie królestwo Maryi. Matka Boża w Fatimie mówiła, że na koniec jej niepokalane serce zatriumfuje. I ten triumf jest związany z przyjściem Królestwa Bożego już w czasach ostatecznych. I to jest tak jak w dynamice różańca świętego. Ostatnią z tajemnic jest tajemnica chwały Maryi. Jest tajemnica jej królowania na całym niebie i nad całą ziemią. Ale zanim to się dokona w takim sensie ostatecznym nad całym światem, potrzeba, żeby każdy z nas w swoim sercu doświadczył tego w bardzo osobisty i intymny sposób. Żeby życie każdego z nas i każdej z nas zostało poddane Maryi, zostało poddane jej królowaniu. I tak jak Pan Jezus mówił do świętej Faustyny, królestwo moje na ziemi jest, życie moje w duszy ludzkiej, tak to królowanie Chrystusa w nas jest zależne od naszego poddania się Matce Bożej. Dlatego święty Ludwik wiąże królowanie Maryi z królowaniem Jezusa w nas. I dalej święty Ludwik pisze, możesz sam prosić Jezusa w łączności z Maryją o to, by Jego Królestwo nastało na ziemi przez Jego Najświętszą Matkę lub o mądrość Bożą, o miłość, o przebaczenie grzechów czy inną łaskę, zawsze jednak przez Maryję i w Maryi, mówiąc w pokorze, Panie, nie patrz na grzechy moje, lecz niech Twe oczy ujrzą we mnie tylko cnoty i zasługi Maryi. Tak, żeby we mnie już nie było mnie, ale żeby we mnie była Maryja. Żeby Bóg, patrząc na mnie, widział we mnie obecność Maryi. Widział we mnie jej zasługi, jej cnoty, jej miłość, jej posłuszeństwo, jej wiarę, jej oddanie. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy. Wreszcie lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Chrystus, Król i Pan Wszechświata, stał się sługą wszystkich. Nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Dla chrześcijanina służyć Mu znaczy panować, szczególnie w ubogich i cierpiących, w których Kościół rozpoznaje obraz swego ubogiego i cierpiącego założyciela. Lud Boży urzeczywistnia swoją godność królewską, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie oraz przez święte życie pokonywali w sobie samych panowanie grzechu. Królowanie oznacza według katechizmu Kościoła katolickiego wejście w taką przestrzeń wolności w moim życiu, wejście w taki styl życia, w którym mogę być wolny od panowania grzechu. A to się dokonuje mocą zapierania się siebie. Tak naprawdę to, co w myśleniu dzisiejszego świata jest bardzo niepopularne, jest bardzo niezrozumiałe, to w oczach Boża ma niezwykłą wartość, zaparcie się siebie, zaparcie się swojej woli. I kiedy spojrzymy na życie Maryi, to od momentu, kiedy przyszedł do niej anioł, kiedy ona powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego, możemy powiedzieć, że rzeczywiście w jej życiu wypełniła się cała wola Boża. Nawet wtedy, kiedy spotykały ją rzeczy, których nie rozumiała, ona wszystko rozważała w swoim życiu, w swoim sercu. I tutaj Maryja bardzo jasno pokazuje, że celem naszego życia jest wypełnienie się woli Bożej. Nie to, czego my pragniemy, nie naszych założeń, ale woli Bożej, która jest każdego dnia odczytywana, która jest każdego dnia, w której każdego dnia dajemy naszą odpowiedź, nasze fiat, nasze tak. I to tak cały czas podtrzymujemy. I dlatego potrzebujemy zjednoczenia z Maryją w naszej codzienności, żeby móc nieustannie podtrzymywać nasze tak, które powiedzieliśmy Bogu. I w życiu osoby konsekrowanej to moje tak, to moje codzienne tak dokonuje się przez rady ewangeliczne, bo one odzwierciedlają życie Maryi. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. One są takim szczególnym rysem wewnętrznym, który upodabnia duszę do Maryi. Maryja jest pierwowzorem życia konsekrowanego, życia oddanego całkowicie Bogu, całkowicie Jemu poświęconego. I to jest szczególna droga, na której dusza upodabnia się do Maryi każdego dnia, żyjąc w królewskiej wolności, żyjąc w wolności nie tylko od tego, co mnie może zniewalać, ale też w wolności do tego, żeby móc służyć, w wolności do tego, żeby móc kochać, w wolności do tego, żeby być dyspozycyjnym wobec Boga, w wolności do tego, żeby móc powiedzieć, tak oto idę, abym spełniał Twoją wolę, Panie. Prosimy Cię, Maryjo, o taką wolność dzisiaj dla nas. Wprowadzaj nas w taką wolność wewnętrzną, wolność Twojego Królestwa w naszych sercach, do tego, żebyśmy mogli wypełnić w dzisiejszym dniu całą wolę Bożą wobec nas, abyśmy na wszystko mogli odpowiedzieć Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego.